się nagrywanie, ponieważ to, co się wydarzyło, jest bardzo, bardzo dziwne. Jestem na Palionowie, ale w miejscu, w którym wcześniej nie byłem i w moim ekipunku znajdują się itemy, których wcześniej nie miałem. Zobaczcie, co w moim ekipunku robi pięć TNT na przykład. Ja w ogóle nie potrzebuję TNT, ja nie używam TNT. Albo co na przykład robi jakaś maska? Nie wiem, co to w ogóle robi, jakieś pułapki? Dobra, to zaczyna być dziwne, ale wiecie, co jest jeszcze bardziej dziwne? Jeszcze bardziej dziwne jest to, że w moim domku pojawiły się jakieś dziwne bardzo pułapki. Co to w ogóle robią jakieś spajki? Znaczy, to nie ten spajk, żeby oczywiście z Brawl Starsa, tylko tu jest jakiś taki spajk, który no ma mi chyba spaść na głowę. No to jest trochę dziwne. W ogóle mam w ręku telefon, a ja telefonu w ręku nie miałem, więc zaraz znowu zobaczę, może tam też coś się ciekawego znajduje. No i mam jakieś tutaj pułapki. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy ten telefon. O, mam jakąś wiadomość od Bola. Ciekawe, co do mnie napisał, Bolo. Jak mogłeś nam to zrobić? Ale co? Ja przecież nic nie zrobiłem, o co chodzi? Czekajcie, może w moim telefonie będzie jakiś znak, albo po prostu jakaś podpowiedź, co tutaj faktycznie mogłoby się wydarzyć. Dobra, poczekajcie, co my tutaj możemy znaleźć? No tutaj nic nie ma, tutaj mam, o, fotos. Co tu? Czemu w telefonie mam zdjęcie auta Paliona? Ale muszę sprawdzić przecież, czy na Palionowie też się coś nie zmieniło, bo to jest akurat dziwne, że w moim domku jest jakaś pułapka i jakieś, no, kolce, spajki, no cokolwiek to w ogóle jest. Także wyjdziemy sobie tutaj na spokojnie, ale czy coś tutaj się zmieniło? No nie, tutaj są oczywiście itemki z Palion Style'a, więc to się nic nie zmieniło. Ale co to jest to? Znak zapytania? To jest akurat dziwne i tego na pewno nie było. Okej, no dobra, to już jest podejrzane. W ogóle co to jest? To! Czemu Palion ma pod domem TNT po płytki? To wygląda nie w porządku. Dobra, zobaczę, czy u Dave'a się coś zmieniło, bo jeśli się coś zmieniło u Dave'a, to ewidentnie jest coś nie tak, ponieważ zobaczcie to. To mam 5 TNT, mam po płytki ekipunku, mam w ekipunku te właśnie pułapki i te spajki. Tych spajków nie mam, to ewidentnie ktoś może, nie wiem, włamał mi się na konto, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie, magma, mam magmę. To są bloki, które ja mam w ekipunku, a one są porozstawione teraz na Papilonowie. No dobra, to już jest podejrzane w takim razie, to jest już bardzo podejrzane. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ja muszę chyba pogadać z chłopakami, może oni coś wiedzą więcej na ten temat. Może właśnie, o. O, cześć Papilon, siema! No nareszcie się spotykamy, myślałeś, że nabierzemy się na tą pułapkę? Ale, a, dobre, co? Cześć ladowco. Ale co to w ogóle, co wy w ogóle gadacie? Jaki pierwszy raz jestem Lolo? Wiemy, prawda wyszła na jaw. Ja nie toleruję takich osób. Lolo, bardzo ci lubię, widzowie też się bardzo lubią, ale niestety musimy się rozdzielić. Z dniem dzisiejszym cię przestaną lubić, pakujesz kredki i możesz się wynosić, no. Ale jak to wynosić? Co wy gadacie? Jak to wynosić? Gdzie możesz się wynosić, ej? Lolo, nie będziemy tolerować takich prześladowców tutaj. Robisz mi zdjęcia mojego domu w ogóle bez pytania. Wchodzisz do mojego domu, nie może tak być. A mi przychodzisz pod chatę i mi pukasz w okno. Co ty w ogóle sobie myślałeś, jak to robisz wszystko? I w dodatku jeszcze tu jakieś tandetne pułapki, nie? Słuchaj. No ale to nie jestem ja naprawdę. Czemu w ogóle myślicie, że to jestem ja? Bo na kamerach było wszystko widać. Ale jakich kamerach? Przecież to nie byłem ja! Ja wam powiem, co się wydarzyło! Ja tu mamy kamerę, tu, o, tu! No właśnie, widzę, że jest kamera, no to widzisz, to skoro jest kamera, to my te kamery musimy przejrzeć, bo to nie byłem ja! Ja wam widzę, że jeszcze wam powiem, ja w ekipunku mam itemy, których nie miałem, patrzcie, na przykład coś takiego mam, na przykład takie pułapki, mam TNT, mamy się to... Tak, wiadomo, no serio, to wszystko tu akurat jest, no! I wiecie co, i nawet w telefonie miałem zdjęcie auta Paliona i powiem wam tylko tak szczerze, ja nie mam z tym nic wspólnego i nie wiem, jak wam to udowodnię, ale dobra, najpierw chcę zobaczyć te nagrania z kamer, bo to jest podejrzane. Dobra? No zobaczymy, zastanowimy się. Co ja powiem tak, bo... Chociaż ja bym z nim w ogóle nie rozmawiał, szczerze. Nie, mi ogólnie tu tak śmierdzi, bo on mówi teraz, że niby to nie był on, ale ja nie wierzę, że po co w ogóle Stalker miałby czelność w ogóle do ciebie się włamywać, po co on by to robił? No, ja się zawiodłem, szczerze, zawiodłem. Bardzo się, chłopaku, zawiodłem. Ale ja nie mam nic wspólnego, obiecuję wam, ale co jest na tych kamerach? Załatw dowody! No dobra, ale nie, jak wy mnie teraz prankujecie, pokażcie mi nagrania z kamer, że to byłem niby ja. Bo jak nie pokażecie, to jest najgorszy prank na świecie, że wy mnie pewnie nagrywacie odcinek, prankuję, Lolo, że jest... No dobra. Tak? No to pokaż kamery. Dawaj na komba do Bola, no chodź, tam wszystko zobaczymy. Dobra, sprawdźmy to, Bolo. Cześć Bolo. Wypadł stąd. Musimy twojego kompa użyczyć, bo no on gada o tych kamerach, dowody potrzebuje. Co to był za SMS, Bolo? Co to był za SMS? Dlaczego? Czy ja wam zrobiłem niby? Wypadł stąd, oni to mogą być, ale ty nie. Bolo, dajmy mu na chwilę ten komputer, ja chcę to zobaczyć.
Ale nie, obejrzymy to wszyscy razem. Obejrzymy to wszyscy razem, no tak, no bo razem, tak być nie no może. Dobra. Żeby mnie oskarżać o jakieś rzeczy. My tu czekamy, odpalaj. Chodź, na Bolo, tym laptopie. Dobra. I to jest. Dobra, Bolo, odpalaj to, te kamery. Odpalam to już. No, odpalaj, dobra, no. Klikam. I co? Dawaj. No! I no to dobra, wszystko no będzie widać, wszystko. Zobacz sobie. To jestem ja, no i co z tym? No i to, no zaraz zobaczysz. No i czemu tą maskę założyłem? To nie jestem ja! Naprawdę, ale spokojnie, to nie jestem ja! Ale zaraz, bo zobacz, co się zaraz stanie. Ale co? Zgrane. I to ja, to serio nie, byłem... Nie, on buduje znak zapytania! No ale tego, to ja nie robiłem, ja tego nie robiłem, obiecuję wam! No, no i proszę, bo tutaj ten dowodzik trzeba sobie przeanalizować, tak? O. Ale ty w ogóle tam wlatałeś na elytrze z tyłu? Tak, co, ty nie widziałeś mnie wtedy? Tak, latałem na elytrze, ty to patrz, co ty robiłeś wtedy? No ale no dobra, budowałem ten znak zapytania, ale ja nie mam z tymi wspólnego, serio, w sensie, dobra, to nie jestem to ja! Tak śmierdzi, a, to tak śmierdzi, to jest? Pułapeczka, ale, no naprawdę, ale skąd wy macie te nagrania? Zrobiłeś mi pułapkę, żebym zginął. No nie, ja tego nie zrobiłem! Z tym prześladowcą się zastanawialiśmy długo, ale jak widać, odpowiedź jest na tym obrazku. Ale ja tego nie zrobiłem, patrzcie teraz to, bo ja dzisiaj wszedłem do domu i zobaczcie, co ja miałem. I to będzie chyba nagrane na tych kamerach, patrzcie, widzicie? Ja miałem takie te spajki nad głową. Oj, biedaczku, no spajki sobie postawiłeś, no i co? No ja nie postawiłem sobie i nawet no jak nie postawiłem, przecież widać na kamerze, że to ty! Ej, dobra, ale czekaj, czemu on sobie daje pułapkę do swojego no domu? No właśnie, mówię wam, że to nie jest moja, ja wam udowodnię, znajdę teraz dowody. No serio, zobaczcie! I widzicie, no ja nie wiem, ja te pułapki sobie ja nie dawałem! Bo on może nie myślał, że nie ma kamer i dał sobie, żeby myśleli, że to nie on! No ale czekaj. Ale teraz jest krem de la krem, o! No ale dobra, no! Proszę sobie teraz poobserwować, co mi zrobił! To nie idea, serio to nie idea! To za parszywiec, zobacz, jakby chciał pułapkę wpędzić! No kurde, ale jak to jest w ogóle... Fajnie, Olo! Ja tego nie rozumiem, jak to jest w ogóle możliwe, że coś takiego... Nie mogę. Następnym razem, jak takie rzeczy będziesz robić, to chociaż sikierkę weź, to będzie szybciej. Nie mogę, no co? Czekaj, co? A co ty, Lolo, tego nie pamiętasz, czy jak to wygląda? Bo ja tego nie robię. A ty, że tutaj jest jakiś znak zapytania? No jest. No, nie udawaj, nie, że nie wiesz. Nie, dobra, wyłączamy te kamery, bo ja nie mogę patrzeć na te kłamstwa po prostu. Ja nie mam z tym nic wspólnego i zaraz na to udowodnię, wyłączam te kamery. Chłopaki, ale naprawdę, ja z tym nie mam nic wspólnego, to wszystko, co było na tym nagraniu, to jest jakieś kłamstwo. Wiem, że mam może te itemy, ja mogę wam je oddać teraz, ale patrzcie. My nie chcemy tych itemów, my chcemy, żebyś się wyniósł z tej wioski, bo wiemy, że byłeś prześladowcą. No, to sobie je weź, ta pułapka się może przyda na prawdziwego prześladowca, a nie na mnie. Ja sobie wezmę, właśnie. Łapiemy prześladowcę, łapcie go! No dobra, nie, to nie jestem ja! Dobra, nie, wychodzę z serwera, wyszedłem! Dobra, wyszedłem z serwera, widzowie, bo tak być po prostu nie może, on po prostu ten prześladowca chce mnie jakoś wyrobić, ale nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób mogę im to udowodnić, nie wiem. Kurde, dobra, ja idę sobie pograć chyba na singlu, ble... gdzie są moje światy? I... czemu tu jest świat ze znakami zapytania? Okej, chciałem sobie zagrać na singlu, a teraz na moim koncie w Minecraftie na single playerze, czyli na jednoosobowym, pojawił się jakiś świat, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Patrzcie, tylko znaki zapytania. Coś w ogóle dziwnego. Kody są włączone, widzicie? Kody są włączone tutaj. Dobra, wiecie co? Ja chyba wchodzę na ten świat. O, dobra, jestem, udajemy. I... a czemu mam ciemny ekran? O, wczytywanie terenu, jestem! Okej, dzień dobry! Co ja tu robię? I czemu to jest jakaś ścieżka? To nie jest Minecraft, ale za to jestem ja! Cześć! Czy to jest jakiś świat właśnie tego prześladowcy? Czy kogoś tam? Dobra, nie wiem. W każdym razie idę z tą drogą, bo ona prowadzi stamtąd. O, dotąd? Co tu jest? A, jaskinia! Zwykła jaskinia! To nie jest zwykła jaskinia, to zdecydowanie nie jest zwykła jaskinia. Dobra, biegam tam, ja muszę zobaczyć, co to w ogóle jest. Jest to single player, o nie, jeszcze potwór mi tutaj. Dobra, nie, tak być nie może, dobra, wiecie co, ja chyba zrobię sobie na szybko jakieś drewniane rzeczy, bo to po prostu być nie może. Dobra, mam mieczyk i mam 4 dreski, tyle mi zostało po tym drzewie. Dobra, idę w takim razie zobaczyć, co tutaj się w ogóle święci. Dobra, zombiaku, ja cię tego jeszcze pokonam na szybkości, żebyś ty w ogóle... O nie, szkielet! Szkielet jest gruźniejszy! A! Dużo szkieletów! 2 szkielety! Właśnie, dobra, te szkielety się teraz zajmą sobą, bo się do siebie strzeliły, więc easy, ale dobra, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby walczyć z potworami! Najważniejsze jest zobaczyć, co to w ogóle jest. Patrzcie, to znaki zapytania, jestem mega w ogóle... CO TO JEST?! Okej, co to w ogóle, co to jest Steve?
No bo to jest akurat trochę dziwne, czemu tam jest Steve, ale czemu tam... O, aż, dobra, dobra. Jest Lolo, jest... Steve? Ej, Steve jest uwolniony? A, Bolowy to jest! A czemu Bolo ma Steve'a? Dobra, to dziwne. Jest Palion? Zobaczcie, tam jest lawa! I to też jest lawa! To jest normalnie jakby jakiś spadek do lawy, jakby nas miało tu zaraz wrzucić! Jeszcze mnie wiedźma atakuje, no... Wiedźmo, został mnie w tym momencie, bo ja tutaj walczę z... potworami! Ała! Ała! Masz, dobra, o, mam pozerca. Dobra, mam nadzieję, że nikt mnie już nie pokona dalej. Ale dobra, patrzcie, tu normalnie to jest lawa i co, mogę zniszczyć to? A, niezniszczalne szkło! Naprawdę super, niezniszczalne szkło! Super! I Palion, i Dek, i w ogóle wszyscy, dobra. Co to jest to? To wygląda dziwnie, jakby to była jakaś lawa, może jakieś zdjęcia tu powinny być, no nie wiem. Znak zapytania z lawy, telewizory, okej, tu jest jakieś stanowisko dowodzenia. To jest jakaś książka. Co to jest za książka? Spójrz pod łóżko, panie Pawle Palionie, co jest za informacja, dobra. Wiecie co, ja teraz robię screeny. Ja robię screeny tego wszystkiego. Ja robię screeny i ja wgram to na Palionowo i im pokażę. Ja im pokażę, co ja znalazłem na tym save'ie. Żeby nie było to na mnie, żeby to nie było na mnie. To na pewno nie jestem ja, dobra. Zrobiłem screeny i idę teraz zrobić jeszcze screena i wchodzę na, po prostu na Papilionowo. Ja nie mogę, to ten odcinek jest naprawdę niesamowity. Dobra, jestem, wszedłem po raz kolejny na Papilionowo. I dookoła mnie nie ma, ale wiecie co, w międzyczasie już wgrałem te zdjęcia wgrałem, bo musiałem wgrać te zdjęcia, które zrobiłem, patrzcie co, lo, wszystko zrobiłem ja i patrzcie, widzicie, to jest normalnie skin z Minecrafta, z mojego single playera i ja normalnie muszę im to pokazać, co ja odkryłem na swoim single playerze, że coś takiego miałem na swoim koncie, więc dobra, ja teraz idę do nich i zobaczymy, jaka będzie ich reakcja, oby mi proszę uwierzyli, ja nie chcę stąd odchodzić, bo oni chcą mnie wyrzucić z Papilionowa, tak być nie może, nie mogę na to pozwolić. Dobra, muszę ich teraz znaleźć, bo oni gdzieś na pewno tutaj poszli. Nie było mi dosyć trochę czasu, bo musiałem zobaczyć do tego save'a, co był na moim komputerze. Ale dobra, może o 10... Ej! Stop! Mam dowody, stop, mam dowody. Proszę stańcie, proszę, nie niszcie mojego domku, jakie dobra? Jakie dowody? Słuchajcie, mam screeny. Nagody. Mam screeny, daj ramki, masz ma ktoś ramki i ja muszę no to powiedzieć. Mam, proszę bardzo, aczkolwiek to i tak się nie uratuje, no jak ty? Dobra, ja wam wytłumaczę powolutku, jak to wyglądało u mnie z mojej perspektywy. Dobra, słuchajcie, screen numer jeden. Słuchajcie, poczekajcie, zanim cokolwiek powiecie. Wszedłem na mojego single playera, miałem tam tylko jeden świat, wszystkie inne były usunięte. Był jeden świat ze znakami zapytania. Wszedłem na niego, było tam coś takiego. To jest jeden no, komputerownia niby? Komputerownia, znaki zapytania, telewizory zepsute, jakby to miał być jakiś podgląd. Dobra, to jest jedna rzecz, patrzcie teraz drugie zdjęcie. No ale to nie wyjaśnię sobie to. Drugie zdjęcie, jesteśmy my powiesieni i widzicie, tu jest Steve. A wiecie, kto to jest? To jest Bolo, tego skin się nie załadował! To jest Bolo? To jest Bolo! Ja pod niego podszedłem, on w ogóle był jako jedyny otwarty, to było dziwne. Podszedłem do niego i był nick Bolo nad tym się wyświetlał. Okej, nie wiem, ten śladowca po prostu skina chyba nie załadował. Czyli no nie wiem, on włamuje się na konta. Czyli jest na kontach. Włamał mi się na konto i patrz, to jest jeszcze jeden mam screena, patrzcie, jeszcze jest taki screen. Ma tutaj lawę, to wygląda tak ze szerszej perspektywy. Znak zapytania z lawy, widzicie to? Znak zapytania z lawy. A faktycznie, kurde, teraz widzę, no. Dobra, i ostatnia rzecz, zobacz to. Pójdź pod łóżko, panie Pawle, co? No. Odpalaj kamerę stary i pokazujesz nam teraz co masz pod łóżkiem, bo to już jest za mocne, to już jest po prostu za mocne. No co tam może takiego być? Nie wiem stary, może być tam nawet Bolo, ale nie interesuje mnie to, ja chcę to zobaczyć! Zobaczmy, no dawaj. Dobra stary, sprawdzaj co jest pod tym łóżkiem, bo ja jestem, no ja się mega boję, nie? Pod moim łóżkiem? No pod twoim łóżkiem było napisane stary, no co ja ci mam powiedzieć? Ja się kręcę, teraz się nie słyszę, dobra. Dobra, patrzcie to, on idzie, on normalnie tam idzie. I co będzie pod tym łóżkiem? Co jest pod tym łóżkiem? Wow, tu jest! Co?